Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnej części ze wspominania moich screenów The Sims 2. I jest dzisiaj ze mną po raz kolejny Karina! Osiemka! I mamy chyba już ostatni odcinek z tego, bo tutaj już jest 2019 rok i trochę z 2020 chyba. A tutaj pozowane zdjęcia. Ta blondynka mi przypomina Izzy z Grey's Anatomy. O, widzisz. Taka Mer, Christina i Izzy. W sumie? jakby trochę nie zmienić. No ale to oczywiście są siostry Brown. Tutaj testowała ktoś moda. Ktoś tu błaga. No bo to ktoś? Nie poznajesz? Błagaj o pieniądze! Balmina. No, błaga o pieniądze, bo... Widzicie, jak się spojrzała. Daj mi, daj! Właśnie testowałam tego moda na pieniądze, ale on tak... Dużo na tym nie zarobisz. O oh my brwi nie ma. Ty nie mam pojęcia, kto to jest. To jest dobra brwi. A ja wiem! Nie. To jest... Nie. To jest Balbina! To jest Balbina! Balbina, nie? Dobrze mówiłam, że to Balbina. To jest Balbina, ale jak ja weszłam do tego domu bez modów. Aha, i musiałam wszystkich od nowa właśnie robić. A tutaj mamy... Żółty topek. Dąbina gór. Żółto mi. Nawet stary Sławek. No popatrz, w końcu się postarzył. No nie? I razem z nim chyba postarzyłam jeszcze kogoś. Tak, żeby nie czuł się samotny. No tutaj sobie tańcuje, to była jego impreza urodzinowa. Wnuczki przyszły, rodzina jest, o, ale mu nie wyszło. Ale impreza nieudana. No życie. Cóż, w ogóle mamy. Miał fajne pragnienie i obawy, nie? Jakie? Ktoś z krewnych zostaje, bierze ślub i potem jest ten niżej też coś z tym, że ze ślubem. Czy mu się nie udaje pewnie. Hmm, może tak. Nie wiem, najlepsze to są jak jest chce dziecko i nie chce dziecka. Tak. Niezdecydowanie prawdziwe. Ta brudka. Kajetana. Ostatniego syna Balbiny i Sławka. Kajetan brudka. Nie, Kajetan biedak. Brudka. O, jakie to słodkie. Co to za dzieciak? Nie wiem, ale to słodkie. Ale na pewno z twojej rodziny, bo kto jest... Kto ma takiego psa? A nie, to był jakiś test moda. To był chyba test moda, wiesz co, jak... Boże. To jest Błażej. Biedak. Faktycznie, on był taki. Ja testowałam moda na dzieci i zwierzaki na wakacje, coś takiego. A tutaj... O, i Damian młody z boku. No, a tutaj Sławek. Nastolatek i Sławek, też który żyje. Przywróciłam, bo chyba testowałam inseminatora, pokazywałam. Czyli tatuś jest, tak. Bo widzę, że ten stary domek, który kiedyś odwzorował. No, bo ja to robiłam. Bo nawet jest gdzieś zapisany w czwórce. Udostępniony. Tak. No, chyba tak. Do biedaku. Tak, widziałam, ostatniego bram. O, widzisz. Ostatniego bram. I znowu stary Sławek. W ogóle ta wanna jest cudowna. No tylko, że kurde, ona się średnio... Ona tak jakby wystawi za ściany, dlatego trzeba ją na kolach ustawiać. Także no. No jak mu dobrze. O, tutaj chyba był z Barbinką gdzieś. Aha, wyszli wtedy na miasto. Na rankę. No. Tutaj widzę, że Cornelia przy samochodzie. I to spojrzenie fajne w kamerę. Fajne te samochody były, podobały mi się. No. Zawsze mi to cringe'owało, nie? Jak te filmy patrzyły w kamerę. Tak. Coś mi każesz zrobić, a on będzie tak. W kamerę studio. Bo zawsze cringe'y. A one nadal są, te samochody. No. Fajne Pixeloza. No tylko szkoda, że nie ma innych modeli. No, ale to było fajne właśnie, że można było przy nich robić, potem go malować i w ogóle. Fajne było. Co? Takie zdjęcie. Urodziny Balbiny! Balbina będzie stara! Kiedyś trzeba, nie? No po... po pięciu latach?
kurczę, ile można, nie? Dzieci ja już uwielbiam, dawno zostały. No, ja uwielbiam, jak cała rodzina przychodzi na te imprezy i wszyscy są. Tak rodzinnie. A jak się cieszę. Będę stara. Hura, w końcu. Już mam dosyć. A tutaj były... Tutaj męczyłam, żeby mieć fajne screeny do miniaturki. O! Tutaj mamy powrót Jessiki. Pamiętasz Jessikę? Tak. Z pierwszych screenów. A to jest ten, no Notario. Taki, kurczę, Casanova, nie? To już Jessika po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego. A tu jeszcze Don z Cassandrą, jak byli. W ogóle ta Cassandra jak nie Cassandra, nie? No bo w końcu ma normalne fryzurę, a nie jakieś kitki. Nie. Teraz ma warkoczyki. Ale no dojrzalsze. Nie no, teraz to w ogóle ma inne włosy. O, panie kochany. Ktoś tu zabrał im kołdrę chyba. Bo to łóżko z modów. A to jest pani Marysia Przyjemniaczek. I jej nowy partner życiowy. Bo Marysia oczywiście zjadła rozwód, że... Jak on miał tym łupem? Daniel? Nie pamiętam już. Ten, tam już nie grałam, muszę sobie pograć. On ją zdradzał, no i co? Nie ma tak, Marysia stanęła na nogi. Proszę bardzo, wzięła sobie drugiego męża. Przy okazji trójkę synów. Nie wygląda jak ona w ogóle. Bo jej zmieniłam właśnie fryzurę, zrobiłam z niej taką azjatkę, bo ona miała takie azjatyckie rysy. O. No, no. Do jej zrobiłam ta fryzura taką, taka. No. Fryzura fryzurą, ale ona miała twarz taką. Więc stwierdziłam, że fryzura będzie idealna. A tutaj? Grają w łapki. Kajetan. Kajetan i ten syn Lilianny. I oni chyba razem kręcą. Co to za domy? Co to za domy? Nie wiem, ale widzę, że dzieci zostały wyprowadzone na dwór. Nie, najlepsze byś to nie... To jest, to są te... Z tego insyminatora wszystkie takie przedmioty, które coś tam... A, które możesz coś daje. Tak. No, i ja tutaj no. Coś kombinowałam. Ja bo widzę stos ubrań, żeby zmieniać ubrania. Kumę zrobiłam taki ładny domek. Chyba Angelice. A, trafiłam. Jest Angelica. Kiedy jeszcze ci się chciało, tak? Po trochu. Czasem miałam wenę właśnie. Angelica wylądowała z Ronaldem Wielkim. Wziąć ślub z nią i nie chcę wziąć ślubu Boże, z nią. Jakie tutaj w ogóle wszyscy są połączeni losowo. Przecież Angelika była żoną Damiana. Damiana, który teraz jest zaręczony z Anią, byłą dziewczyną tego Ronalda Wielkiego. Boże święty. Wymienili się. Tak, i jeszcze Angelika jest z nim w ciąży, a ma córkę z Damianem. Ciekawie. O, Ronald w hełmie. Przykrył te włosy swoje. O, tutaj rodzimy chyba. Nie widać brzucha, bo miałam jakiegoś moda i... Bo one w ciąży nie mają takich strojów, dlatego tak chciałam mówić, że... No, tylko mi tam chyba mecz nie zadziałał. I się urodziło. Nie pamiętam co. Dina. Dina, której po dziś dzień została zabawa w wannie. O. To się nazywa oszaleć. Ostatnio też się bawiła. Tutaj z siostrą. Takie nowoczesne siostrzyczki. A tutaj wyszła taka drama, bo Jessica w końcu wylądowała z marzycielem. Oś. A oczywiście Cassandra była przecież z Donem. No i... I tak się... I tak to się skończyło. To był zupełny przypadek. Ja nic o tym nie wiem. Po prostu oni przyszli i tak się stało. Oczywiście. Magia. Wyglądało jakby... Tutaj już po prostu Cassandra oszalała. Tak. Dlaczego, powiedz mi, dlaczego u ciebie twoje synki zawsze oszaleją, nie? Ja nie wiem po prostu. Słuchaj, ale tak, matka jej zniknęła, facet ją zdradził, urodziła z nim dziecko,
Znaczy, urodziła jego dziecko. Urodziła w nim dziecko. Tak. Ona już ma dosyć. Ona, ją po prostu żąda zemsty. O, tutaj już nim zrywa. Wypier i z mojego jeszcze domu. Idź mi w pizdu. Jeszcze a ten tu płatę, o. Chyba się nie spodziewał, nie? Chyba się nie spodziewał tego. No. O, i się narodził Xavier Ćwir, syn Kasandry i Dona. No i cute. A tutaj, o. Angelika kręci z... A to nie córka? No właśnie, nie Angelika, tylko Jasmina, tak, bo ja je zawsze mylę. Bo one są takie same, to jest kopia Angeliki, tylko szabła, mniejsza. Szabła, nie robić takich głosów. Ale o to mi chodziło, żeby właśnie była, wiesz... Żeby się kręcić. Tak, tak, o to mi chodziło, żeby się kręcić. O to mi chodziło. Tak. I Daniel, który się spieprzał na każdą imprezę do Maryśki, chociaż nie był zapraszany. Po prostu imprezowy kolo z niego. No, ale oni się rozwiedli i on, no wiesz, są pokłóceni tak jakby. A i tak przychodził. A to jest w ogóle impreza tych chłopców, synów męża Maryśki. Taka basenowa impreza, nie? I on sobie tutaj przylazł. Pedofil. Trochę tak wygląda. Co nie? Basenowa impreza chłopaków to przyszedł jeszcze taka. Masakra. O Boże. Tutaj pierwsze pocałunki, każdy z każdym po prostu. No tak, to jest... przecież to chyba... To jest Marlena Biedak, to chyba jest córka Błażeja Biedaka. O, a tutaj mam Dona i Ninę. Jeszcze. O Jezu, co ja zrobiłem? Nie, to było takie, o nie. Przecież Nina to zobaczy. O. A propos Niny. Właśnie chciałam tak... Bo on właśnie po tym, jak Kasandra go wyrzuciła, to on zamieszkał z nimi dwoma. A z nimi... Hardcore, że pewnie z nimi dwoma kręci. Tak. Kręcił. Przynajmniej, o. A tutaj, o. Kasandra już po swojej metamorfozie... Zrobiłaś mnie, to zobacz teraz. Tak. Zrobiła się znowu mroczna, porzuciła dziecko i w ogóle zniknęła i przychodziła pod dom do niego, więc... I w ogóle zniknęła, coś ma po matce. No, uciekła. No, no to już nie... No. To jest po prostu... O. Tak, to jest wspólne życie. O, a tutaj Dina w swojej nowej pracy, pierwszy dzień. O, te kwiaty poradce jakieś. No w sumie ona pasuje na klauna, skoro lubi się bawić w wannie. No właśnie, też... Dobra, dobra, bo ja myślałam, że... No nic. Czy ty myślałam, czy ty robiłaś przy każdym biku? Nie, ale zobacz, kto tu jest znowu z boku. Aha, no z boku, z boku. Bo on ma łyżwo rolki, oni mają rolki, on ma łyżwo rolki. Faktycznie. Taka... Nie no, ogóle... oni mają wrotki! No właśnie, nie, czekaj, oni w ogóle mają tenisówki na rolkach. Tak, zobacz u niej, jej buty, jak ona ma szpilki. Odwrócił... No widzę, ja widzę, ja widzę, nie mogę jej odwrócić, ale widzę. O, tu na sobie. Na sobie. To przez wody chyba, no nieważne. A tutaj... Marzyciel chciał z Kasandrą, ale Kasandra już mówi nie. Bo oni też tam mieli jakąś... No, ona już nie chciała. No man, no cry. Zakończyli. A tutaj, Boże Święty. Tego nie ma na odcinku żadnym, ale no, chyba z godzinę próbowałam, żeby ten krowogat ją zażarł. Ale okazuje się, że chyba się nie da na parteli publicznej. Bo właśnie to jest zemsta Kasandry. Która chciała wypić. Ja tak patrzę, jak łóżko zjada tą Kasandrę. To jest materac, cicho, zapadła się. Z materacu to możliwe. Zjada ją. W ogóle jaki dom ponury, w ogóle ściany. No bo ona się wyniosła, ja specjalnie taki dom obskurny zrobiłam. No domyślam się, że to jest właśnie taka specjalna. I żeby ona nic nie miała, no, tylko tego krowokrata. Ale ona była sprytniejsza, bo ogólnie to Jessica... miała romans z Donem, dlatego Kasandra chciała się zemścić, nie? Tak, w skrócie.
I że ten krowokrad nie mógł jej zjeść na tym odcinku, bo nie mógł zjeść, zabić Sima na parterii publicznej, tak jakby. No to ona po prostu dała tego krowokrata tej Jessice w prezencie. Najpierw się z nią zaprzyjaźniła, dała jej go w prezencie, ale Jessica jest blondynką. To nie schepnęła. Nie powiedziała jej, co się stanie, jak zje tort. Mówię ci, zjedz torta. Tak. A tutaj jeszcze widzę, że stare screeny z testu jakichś zwierzaków. O, jak jest łódź. A nie, to co to jest w ogóle? Czy... Nie mam pojęcia, co to jest. To chyba moja, no wiesz co, prywatna rozgrywka. Fajnie na ten, sprzedawałaś, widzę tutaj. Zajmę w szczeniaki, a potem sprzedaż też. Ej, no bo... Nie, no bo ja adoptowałam te dwa psy z tego kosza rodzin. Potem się pojawiły trzy. Tak, ale... bo ona była w ciąży. A ja nie dawałam rady, przecież to biedacy. A potem jeszcze jej się urodził syn, nie? No to wiesz. Ach, jako... I kocham tę rodzinę po prostu. Mąż nie żyje, ona z nastolatkiem, małym dzieckiem jeszcze w ciąży. No po prostu samo życie, nie? Tak. I to są moje w ogóle teraz prywatne screeny. To jest mąż Diny chyba. Kawaler. I tutaj no też próbowałam z nimi. Właśnie próbowałam z nimi, ale ona mi umarła. Ale tutaj już mamy... reaktywację. W ogóle ten malutki pieseczek tam sobie je. No, bo to jest ten, już seria aktualna na kanale. Tak pomieszane to wszystko. No. No, i tutaj ślub. Ale to on się oświadczył? W tamtej jej wersji. Boże, już to się tak pomieszało. W tamtym życiu to ona się oświadczyła, w tym życiu on się oświadczył. Dobra. Ta-dam. Niech tak będzie. A tutaj Aleksander prosi o miłość. Ciekawe. Spadła mu miłość. Nie wyszło. A Dina... No właśnie. Dina z Ćwirem wyjechali sobie do Chin i wzięli tam ślub. Że też mi się chce robić takie rzeczy. To wszystko na potrzeby fabuły. Dokładnie. O, a tutaj Ćwir właśnie nie mógł sobie poradzić z kobietami. Nie. No właśnie chciałam mówić, to dlatego mu nie wyszło. Tak. Też tak stwierdziłam. Ale ogólnie z tymi laskami, co spadają od tej swatki, to zawsze nie wychodzi. Tutaj Maryśka. No ładna. Azjatyczka. Ale ona tutaj już ma urodziny, ona będzie stara. O. Kiedyś musi być. Ale niestety... Ale ładna. Ładna nadal. Ale niestety właśnie nie można farbować starym Simom. Wiesz, co ja zawsze robiłam? Tam są te takie... te takie zawsze w dwójce dodatkowe jakieś, że no, z pasemkami czy coś, to ja zawsze tamte brałam, żeby nie było siwych. Ale tam nie ma czarnych. Nie, tam są jakieś takie brązowe z pasemkami i jeszcze jakieś tam... Ja zawsze te brałam, takie długie. Tutaj Don chyba już po swojej metamorfozie. Tak, to był odcinek, gdzie on zrobił metamorfozę i chciał się zmienić, jak chciał ożyć życie z Niną. Chciał? Tak, i on... No bo on jeszcze... No próbują. On pozamykał wszystkie swoje romantyczne relacje z tymi wszystkimi synkami. Nawet moda sobie ściągnęłam, żeby już nie było żadnego. O, i tu się dzieje. I jest krowokwiat w końcu. Nie udało się Kasandrze, ale był prezent. Tak. I stało się. Była i stało nie się, ma. Co się miało stać. Pojawił się tam grobek. A marzyciel niewzruszony. O, i koniec. Takie zakończenie na śpiący Kasandrze. Tutaj, ale to idealne po prostu zakończenie, tak. Nie? Takie, no to dobranoc po wszystkim. No i dobranoc. Było, minęło, moi drodzy, 5 lat. No dobra, 3 lata. Szybko zleciało. Ale 5. Było, niestety strasznie mało było screenów z biedaków, a to właściwie główna seria. I w ogóle nie było żadnych screenów z własnego biznesu. Chlip, chlip. Chyba, że się. Zaraz kurde wejdę na YouTube'a, powołam tam swoje filmy i będę screeny robić.
To też jest jakiś plan, słuchaj, też jest jakiś plan. No, i kolejne 3 odcinki. A tak! No to jak ci się podobało, Karino? Bardzo. Wiesz, że ja lubię takie screenowe rzeczy. Także zawsze można się pośmiać, wspominać. I Balbina bez brwi. Balbina bez brwi. To jest po prostu hicior, nie? Takie, kim ona jest? Kto to jest w ogóle? Tak, randomowej Simce robiłaś screena. Tak to jest, moi drodzy, jak wyciągniecie mody. To i tak nie jest źle, słuchaj. Gorzej jest, jak ja robiłam, że usuwałam i kurczę, chodzili nadzy, łysi. No bo tam to w ogóle masakra jakaś. No. Bo tam to automatycznie wszystko się przecież robi, nie? Oni się ubierają i w ogóle tak, te mody, no. Ale tutaj też chyba... Nie wiem, ja kiedyś chyba próbowałam z modami grać i miałam dużo dosyć, chyba od ciebie nawet miałam mody, bo ty mi ją udostępniłaś. Do dwójki? No, do dwójki. Mhm. Jakieś tam łazienki, nie łazienki też miałam. Ciuchy, nie ciuchy. I nie pamiętam właśnie, czy się inne simy ubierały w to i w ogóle. Chyba nie, chyba normalne były. W sumie to już sama nie wiem, ale... Ja też nie. Bo ja mam podmianki włosów i chyba dlatego. Możliwe. Po prostu simowie chodzą w tych włosach i wyglądają o niebo lepiej. Przynajmniej normalniej. No ale dobrze, będziemy kończyć, moi drodzy, z takim pięknym oto screenem na Balbinę. Bez mówi. Mam nadzieję, że taka mini seria wam się podobała, że miło Boże, jak ja mówię. Że miło powspominaliście stare czasy razem ze mną, że bawiliście się dobrze. I no cóż. No co, no może za kolejne 3 lata wybieram kolejną kolekcję screenów. Tym razem więcej. W każdej serii. Może. A jeszcze przecież były te... wyzwania wakacyjne. No. Zbuntowana. Kurde, no było tego było. No. A ta, taka strata. Tej, niani. Nie było. Jakiej niani? Miałaś z trójki serię z nianią, a potem ona się zamieniła w mamę. A, no to jest... Nie, to jest The Sims 2. Nie, w trójce miałaś. No w trójce miałam, ale to są screeny z The Sims 2. A. No. O, patrz, jednak masz. No, ale bardzo mało tego. No, bo to chyba tego, żeby to zrobić. Clickbait. Miniaturkę. Jest. Nie, to nie to. O, jakie fajne. No. Budziłam ich w nocy, żeby im zrobić zdjęcie. To tak w bonusie, proszę bardzo. Moja rodzinka, The Sims 3. Tak. Teraz już troszkę inaczej. Rodzinne zdjęcie. Tak. To jest właśnie z niani. Po prostu... Dobrze gospodaruje swoim czasem, nie? Dokładnie, ja czasem siedzę na kiblu i myję zęby. No, a ona je! Trzeba sobie radzić. Ale okej, nie przedłużajmy, bo ten odcinek i tak wyszedł dłuższy, więc... No tak. Na dzisiaj to tyle i w ogóle już się żegnałam i drugi raz będę mówić to samo na pewno, bo już przecież zaczynałam to mówić. No i tam, oj tam. Także po prostu dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa! Pa pa!